przyszliśmy poćwiczyć umysł. A razem ze mną Paulinę Soboń i Joannę Goszorowską, influencerki interesowane zdrowym lifestyle'em. A nasza trenerka Karolina Pierzynowska właśnie opracowuje super lek na choroby mózgu. Super, to chodźmy poćwiczyć od razu. Ty, ale skąd wiedziałaś? Ma się tę super moc. Fenomenalny umysł. Wybrałeś to ćwiczenie. Wspomaga rozwój obszarów mózgu, które odpowiadają za zapamiętywanie wzorów i schematów. Tak jak żonglowanie. O, żonglowanie, to ja umiem. Super! Czy wiesz, że już po 7 dniach ćwiczenia żonglerki mózg zmienia się tak, że uczymy się szybciej? Wow, to będę żonglować cały czas. Uff, czasu, zupełnie się energii. Przygotowałem dla Was piknik. Zapraszam. Mamy tu wrapy z serkiem almette puszyste z pomidorami, cieciorką i awokado. Pełno kwasów, dobre dla mózgu i dla krążenia. To składnikami też da się żonglować? To ja poproszę ten z ciecierzycą. Czytałam o Twoich badaniach i wiem, że genisteina zawarta w strączkach jest bazą Twojego leku. Zobaczcie, to będzie super ćwiczenie. Fale mózgowe można zmierzyć, więc załóżcie te czujniki i sprawdzimy, kto ma najsilniejsze. Ja zjadłem na więcej ciecierzycę, więc powinno być ok. Super Wam poszło! Dbając o mózg, trzeba pamiętać o relaksie, zabawie i stymulacji, która nie jest związana z pracą. W trakcie odpoczynku mózg również się rozwija. To jest bardzo ważne ćwiczenie. Jak wiecie, pracuję nad lekiem na choroby mózgu, między innymi Huntingtona i Alzheimera. Te choroby pogarszają funkcje motoryczne i poznawcze pacjentów. Ale zanim powstanie moja kuracja, zachęcam wszystkich do dbania o siebie, do zdrowej diety, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Ja się czuję bardzo zaopiekowana, jesteś super przewodniczką i na pewno będę ćwiczyć swój mózg. Też chcę mieć fenomenalny umysł. Ja też. Chodźcie, zacznijmy od razu. Karolino, patrz, to wygląda jak mózg. Tak, i tak się składa, że orzechy włoskie są źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które są szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. I są bardzo ważne dla osób, które się uczą. O, to bardzo ważna informacja dla rodziców. A zdrowe odżywianie wpływa pozytywnie na pracę mózgu. Kochani, dzisiaj przygotujemy bakłażan grillowany, podany z serkiem almette puszyste z pomidorami oraz orzechy włoskie dobre dla mózgu, posypane pestkami słonecznika i kolendrą. Kochani, podsumowując, jeśli mózg ma dobrze działać, to tak, musi mieć zdrową dietę, aktywność fizyczną oraz stymulację pod tytułem łamigłówki. Tak, mózg stale trzeba stymulować, karmić wiedzą. O, to ja Was tu dokarmię. Proszę. Te kanapeczki mają udowodnione działanie zaostrzające apetyt. Skoro Pani Profesor tak pięknie o tym mówi, to musi być prawda.